Cześć, siema. Bierzemy się za Fadromę dalej. Sezon wiosenny zbliża się nieubłaganie. Trzeba zakasać rękawy i zrobić jak najwięcej, zanim ruszymy w pole. Wyciągnąłem Fadromę do mycia. Biorę, zaraz się ubieram w strój i pierzemy. Co zostało zrobione jeszcze w ostatnim czasie, no to już pokazuję. Zaczynamy od łyżki, która była przecięta. Tata złapał za spowarę i mówi, że to zrobi. No i zrobił kilka dni temu. Łyżka jest zespowana, poszlifowana. Ta już widać, że trochę deszcz popadał, rdza przyłapała. Ale przy okazji remontu tamtej łyżki, jak już obie będą gotowe, po prostu wypiaskuję obie i ładnie pomaluję. I będą casy. Tak więc ta łycha już jest gotowa do działania. Chłodnica do Fadromy już leży gotowa. Też w międzyczasie któregoś tam wieczoru tato wziął do siebie na warsztat. Rozebrał, wyczyścił, pomalował wstępnie. Przerobił kranik. Kranik tutaj był od dołu. Jakiś tu... Tak, od dołu był, od dołu. Aha, kranik był tutaj. Zostało to zalutowane i zrobiony został od czoła. Chłodnica ma w sobie tutaj wymiennik ciepła, ale to jest do oleju hydraulicznego. Chłodnicą też jest chłodzony olej hydrauliczny. Trochę jest jakaś spuchnięta tutaj. Nie wiemy, co się z nią działo. Pewnie musiała kiedyś gdzieś woda zamarznąć. I tak się też stało. Ale jest już w całości fajnie. Może być. Sprawdzona, nie cieknie. No, sprawdzona, nie cieknie. Ładna jest w środku. Chłodnica też już jest gotowa. Gotowy też mamy filtr powietrza. Filtr powietrza jest naszej produkcji. A mianowicie jest zrobiony na dwa wkłady. To są dwie górne części zwykłych filtrów. Tak jak w Bizonie, czy to też tej Fadromie na ten zwykły wkład. Tata wyrzucił z jednego ten dół. Z drugiego też ten dół z tymi cyklonami. I tutaj zaciąga teraz po tej przeróbce powietrze tędy przez pierwszy wkład. Idzie to przez drugi wkład i będzie szło do silnika. Nie wiem, czy do wersji turbo to nie będzie trochę przyduszanie, ale zrobimy eksperyment. Taki mieliśmy pomysł. W Bizonie ileś lat działa? A, w Bizonie którymś... Ale nie, tam masz przez dwa, ale... Tak samo jak tu. Czy dwie osobne obudowy są tam zrobione? Tak samo jak tu jest. Tak samo jak tu żeś zrobił. No, w Bizonie to, ale Bizon jest wolnosący, dlatego też... Zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Bynajmniej no, taki filtr zrobiliśmy. Tata mówi, że lepiej będzie działać jak ten oryginalny. Dobra, to jest gotowe. Podłoga już też zreanimowana. Lekko podmalowana. I czeka na montaż. I w tym momencie dopiero mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że mam dokładnie umytą Fadromę. Tamto, co było robione wtedy, podczas tego mrozu, no to już jednak bez komentarza. Jest luks. Umyłem ją do cna, walczyłem ostro, żeby to wymyć. No i efekt jest dobry. Wyszło parę ciekawych rzeczy. Tak jak pourywane kable, pourywane jakieś czujniki dodatkowo. No, takich parę kwiatków znalazłem. Ale nie są to jakieś straszne rzeczy. Co będę robił w pierwszej kolejności, jak już zamontuję silnik? Na pewno powymieniam wszystkie te węże starsze. Węże sawne. Dlaczego? Nie dość, że są spękane, to też dlatego, że one są zawiązane na tego typu opaski, zaciśnięte, przepraszam, na tego typu opaski. I po prostu przez tyle lat już nie mają tych właściwości, te węże, aby były dosyć szczelne. I wszystkie te opaski właśnie na zawleczkę, one trzymają jakiś czas na początku. Później z nich wszędzie się poczci. Te węże się ruszają, obracają minimalnie, ale zawsze są ruchome po prostu. No i stąd biorą się przecieki, kiedy olej się rozgrzeje, bo wiadomo, że olej ma właściwości penetrujące. Zaczynają się pocić, zaczynają kapać te węże z tych opasek. I tak to wygląda. Dlatego będę od razu te węże i właśnie te opaski wymieniał, żeby to miało ręce i nogi. Tak więc teraz to mówię, teraz dopiero to wygląda. Udało się. Walka była ostra, ale udało się. Dobra, przejdę z drugiej strony,
No i rękawiczka. Przejdę z drugiej strony, pokażę, co jeszcze ustaliłem. Jak zostało to wszystko domyte, udało mi się rozkminić, po co został wstawiony tutaj ten bolec. Zobaczcie, uchwyt od skrzyni jest spawany. Czyli prawdopodobnie zostało to urwane. No skoro jest zespawane, to inaczej nie mogło być. I ten bolec robi tu po prostu za jakieś wzmocnienie. Do tego tutaj ucha do wyciągania tej skrzyni. Wstawiono bolec, przyspawano do ramy i ma to wzmacniać. No tu widać bardzo dobrze. Nie, mówię, to nie było tak dobrze domyte, nie było tego widać. Teraz to jest wszystko widoczne. Zobaczcie na skrzynię biegów. Elegancko zaplombowana, czyli nieruszana. Widać, że jest kompletnie nieruszana. No. Tak to się jeszcze z tej strony prezentuje. Wszystko. No jeszcze jest mokre. Niedawno dopiero wjechałem. Dobra. Kolejne, co zauważyłem, to to, że rozdzielacz jest po prostu w jakimś innym odcieniu farby. Czyli prawdopodobnie jest albo wymieniony, albo założony, regenerowany. No to to jest tylko plus dla mnie. Kolejną rzeczą też już po takim dokładniejszym umyciu to jest ten temat. To już pokazywałem na jednym z poprzednich materiałów, no ale teraz już widać dużo dokładniej, co tu jest narzeźbione. Urwany gwint, tłoczysko już było spawane i to wszystko też puściło. Ale są na szczęście podzespoły, tak więc to się zrobi bardzo szybko. Dobra, idziemy do silnika. Blok silnika leży już na palecie, wyprany, wymyty do cna. Tak go umyłem, że aż zeszła z niego ta farba, która była siwa. Została tylko podkładowa. No, można z niego dosłownie jeść. Ale tak właśnie powinno być. Ja zawsze tak robię remonty, że myję do oporu, aby tylko wymyć jak najlepiej, bo czystość przy składaniu gwarantuje później bardzo długą pracę. Złożyć na czysto jest to troszeczkę no, zabawy, uważania, ale tak trzeba robić, bo inaczej to nie będzie miało prawa chodzić. Jeszcze dla potwierdzenia, bo ktoś mówił, że na tablicy było widać 79 rok. Proszę bardzo, elegancko widać. 73 rok. O, bez tego. Wszystkie dane elegancko mamy na tabliczce. Tabliczka oczywiście zostaje. Fajnie ona jest uprzynitowana. Te nity to tak wyglądają jak... Ale dobra, taka była kiedyś technologia. Oczywiście od razu po myciu biorę sprężarkę, wydmuchuję wszystkie gwinty, bo tutaj się zbiera woda i później jak troszeczkę ona tam postoi, zaraz zaczynają gwinty rdzewieć, bo jest wymyte, odtłuszczone i to po prostu szlak trafia w środku gwint, że tak powiem. No nie tak do końca, ale no na rdze zakręca śruby. Jak poleży to z 2-3 dni, no to no halo, no to jest właśnie nie halo. Oczywiście jeszcze też będę musiał trochę dopracować takie szczegóły, jak o tutaj zostały kawałki uszczelki, nie udało mi się ich zedrzeć dyszą, wydmuchać go jeszcze wielokrotnie po takim czymś. No mówię, no zachować tą czystość do granic możliwości przy montażu tego silnika. I teraz tak. W dalszej części materiału pokażę takie znaczące różnice w środku silnika, jakie są pomiędzy silnikiem turbo doładowanym, a silnikiem wolno ssącym właśnie typu SW400, właśnie tego Leylanda. Zaczynając od samego korpusu silnika, za bardzo znaczących różnic tutaj nie ma. Jedną, jedyną różnicą jest tylko to, że w bloku jest po prostu miejsce na spływ oleju z turbiny. Po prostu w korpusie silnika mam możliwość takiego zdjęcia, zrobię zdjęcie, zaraz tutaj pokażę, jak wygląda takie właśnie miejsce na ten spływ. Wał korbowy w silniku jest identyczny. Niczym się on kompletnie nie różni. Jedyne co, to ja mam takie doświadczenie, że po prostu do silników turbo doładowanych, tak samo i wolno ssących, ale tylko i wyłącznie przy montażu silnika w bizonie.
nie może być stosowany wał poniżej trzeciego szlifu. Czwarty szlif, wał musi zostać utwardzony. Nie może być ten wał bez tego utwardzania po czwartym szlifie, ponieważ raz, dwa zostaną, zostanie cienka warstwa, ta utwardzana na powierzchni wału i raz, dwa wał wysiada. Po prostu widziałem wielokrotnie, jak zakładali do bizonów wolno ssące silniki po czwartym szlifie. Po jednym sezonie wylatywało albo na trzecim, albo na czwartym cylindrze, na dwóch środkowych cylindrach. Wał po prostu zjeżdżało, przyłapywała panewka, zjeżdżało wał, że czop robił się dosłownie jak igła. Zjeżdżało totalnie. I w turbo doładowanych jest ta sama zasada, że poniżej trzeciego szlifu nie wkładamy wału. Tą informację znam od pewnego szlifierza, u którego robię wszelkie szlify, osiowania bloków i tak dalej. Dalej co? Korbowody. Przejdziemy teraz do korbowodów. Zrobiłem sobie prowizoryczny stolik z skrzynki na akumulatory na Fadromie, no ale to mniejsza. Mamy tutaj tak, trzy korbowody z silników z różnych okresów produkcji, no i też z silników wolnossących i turboładowanych. To jest tutaj korbowód z silnika tego z 73 roku, to jest korbowód z tego silnika z 89 roku i to jest już korbowód z silnika turbodoładowanego, ale który rok, nie wiem, ponieważ te korbowody musiałem dokupić. Zasadniczo, patrząc na te korbowody, tak na pierwszy rzut oka za dużo różnic nie ma, ale jednak są. Ten korbowód najstarszy jest po prostu, można powiedzieć, cienki swoją budową. No taki no chudy korbowód, nazwijmy to może tak. W porównaniu do korbowodu starszej generacji. Z początku myślałem, że to jest jakiś taki tutaj temat obróbki, że to jest inaczej obrobione, ale jednak nie. Jak się dobrze przyjrzymy, tutaj jest po prostu mniej materiału, a tu jest już więcej tego materiału. To widać ewidentnie. Tak samo główka korbowodu. Tu wygląda to tak, a tu wygląda to tak. Kolejną różnicą między tymi dwoma jest średnica otworu, który smaruje stworzeń. W tym wypadku nowszej generacji jest cieńszy, a w starszej generacji jest większy. Większą ma średnicę ten otworek. Oczywiście wolno ssących jest smarowany stworzeń rozbryzgowo. Tu jest otworek, który wyłapuje olej. I jest ten stworzeń smarowany. Znowuż, korbowód turbodoładowany w silniku turbodoładowanym różni się tym, że stworzeń jest smarowany ciśnieniem oleju. Bezpośrednio dostaje olej z panewki i panewka prawdopodobnie też jest inna, ale to zaraz zobaczymy. I korbowód w tym miejscu jest po prostu grubszy. On tu jest, zobaczcie, jest mniejsze wypłycenie. Tu widać jest głęboki, tu jest jeszcze głębszy. No tu jest troszeczkę mniejszy. To tak na oko nie do końca dobrze, tak może w kamerze być widać, ale ja tutaj jak mierzę, łapię, to widzę to. A ten jest totalnie grubszy. Jeżeli chodzi o szerokość, tutaj to nie ma żadnej różnicy. Każdy jest taki sam. No, każdy jest taki sam. Ale tutaj ten w środku trzon, dobrze mówię trzon? Chyba tak, jest grubszy. Podejrzewam, że wynika to nie z tego, że potrzebna jest więcej materiału do przeniesienia większej mocy, a wynika to z tego, że jest umiejscowiony chyba w środku ten kanał. Takie jest moje mniemanie. Jeżeli źle myślę, no to mnie poprawcie. Tutaj też nakrętki, tak jak widać, są w tym turbodoładowanym deczko inne. I z tych wszystkich różnic... Aha, jeszcze jest jedna. Są różne średnice stworzni. Tam to są jakieś nieznaczące milimetry. Nie wiem dokładnie, bo jak zamawiałem ostatnio zestawy naprawcze, pan mi wytłumaczył, że tam są jakieś dwie średnice stworzni, ale już nie pamiętam wymiarów. Dobra, następne co przechodzimy do tłoków. Teraz wspomnę krótko o panewkach. Ponieważ panewki główne w silnikach wolnossących jak turbodoładowanych są identyczne, kompletnie niczym się nie różnią, tylko i wyłącznie panewki korbowodowe. Z lewej strony mamy panewkę z silnika wolnossącego, z prawej strony już mamy panewkę do silnika turbodoładowanego. Różnią się tylko tym, że mają ten otworek. No wiadomo, to jest otworek pod ten kanał, który znajduje się właśnie w korbowodzie. Teraz przechodzimy do tłoków. I mamy już przed sobą tłoki.
Tutaj mamy tłok z 1973 roku. Ten tłok nie wiem z którego jest roku, ale to jest ten tłok, który był w silniku oryginalnym od Fadromy, czyli z trocinami. I to jest, znaczy silnik z trocinami. I to jest tłok zamówiony w zeszłym tygodniu, doszedł do mnie parę dni temu. No po prostu świeży, do silnika turbo doładowanego. W budowie tłoki różnią się tutaj między chyba okresami produkcji. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy są różnice co do tych wcięć. No to widać, mówię, to jest ze starego silnika. Tu jest już nowsza produkcja, nie ma już tych wcięć. No i najnowsza produkcja też nie ma tych wcięć. Tak więc tutaj nie wiem, dlaczego to tak jest. Na następne, co widać, no to ewidentnie różnica w pierścieniach. Tutaj mamy tłok z 4 pierścieniami, wolno ssący, z 3 wolno ssący i z 3 turbo doładowany. Czemu tu jest 4 pierścienie, tu jest 3, to jest w silnikach wolno ssących? Nie powiem Wam, nie mam zielonego pojęcia. To by trzeba było się pytać tego, kto konstruował te silniki, o co tu chodziło. No, co poeta miał na myśli po prostu. Tak mogę to wytłumaczyć. Jeden dodatkowy pierścień zgarniający, no, niczemu nie przeszkadza, ale czemu w następnych etapach produkcji już nie był zakładany, nie był stosowany? Nie wiem, naprawdę tego nie wiem, nie będę tutaj wypowiadał się, ściemniał ani kombinował, mówię jak jest. Teraz tak, o zobaczcie jeszcze taką ciekawostkę, WSK Gorzyce. Mówię, to jest oryginał, tłok 7.3 rok, tu nawet wyczyściłem. Zobaczcie. Fajnie kiedyś opisywano tłoki. Dobra. Teraz tak, od góry stawiamy tłoki. To jest największa właśnie tu różnica. Tłoki wolno ssące. Tak jak widać tutaj po wcięciach na zawory, po tych stożkach wyglądają. Ten najstarszy ma najpłytsze te wcięcia. Ten nowszy już ma trochę większe te wcięcia na wpusty, na zawory wcięcia. Tu już mamy strzałkę, a turbo doładowany wygląda w następujący sposób. Z czego to wynika? A wynika to z tego, że po prostu wałek rozrządu w silnikach turbo doładowanych ma ostrzejszą krzywkę. Po to, aby zawór był dłużej otwarty i po prostu dzięki tym wcięciom nie powstawała kolizja zaworów z tłokami podczas pracy silnika. Więcej różnic tutaj nie widać i tutaj po prostu ich nie ma. Jeżeli chodzi o wnętrze silnika, to by było już na tyle z tych różnic. Jeżeli chodzi o pompę olejową, jest identyczna w silniku turbo doładowanym, jak i wolno ssącym. Układ zasilania pompy olejowej to już zależy od typu przeznaczenia silnika, tak jak w Bizonach są na te podwójne korytka, czy jak to tam kto jak zwał, tak zwał, albo jest pojedynczy smog, jeżeli to jest silnik w agregacie zamontowany. W zależności, mówię, gdzie był wsadzony, taki miał ten układ zasilania magistrali olejowej. W następnych odcinkach będę omawiał po kolei i głowicę, będę omawiał też układ zasilania silnika, całą magistralę olejową, ale to też nie są jakieś tam ciężkie różnice. Największe to właśnie są tutaj właśnie w środku. No na chwilę obecną nie mam też wałka rozrządu, żeby go pokazać. Nie wiem, nie mogę znaleźć tego, co miałem. Kurde, no gdzieś mi przepadł. Jak tylko go będę miał, no to od razu pokażę już w następnym materiale. Tak więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Po robocie zawsze jeszcze warto wszystkie elementy myte zabezpieczyć dla pewności.